Idąc dalej tropem kościoła. Czym jest kościół? Kościół to jest byt duchowy. Możemy? Czy chcecie pójść sobie? Nie, przepraszam bardzo. Kościół to jest byt duchowy. My jesteśmy kościołem. Jesteśmy w danym miejscu, w danej wspólnocie. I jeżeli my poddajemy duszę duchowi, no to jeżeli jesteśmy bytem duchowym, to musimy funkcjonować w tym. Ja na ostatniej niedzieli mówiłem o tym, że każdy chrześcijanin musi wyrwać ze swojego życia, a przede wszystkim z duszy, i zdyskredytować rzeczy, które nie są związane z Królestwem. I to jest już ciężka sprawa często dla ludzi. Bo ludziom się wydaje, że mogą wieść swoje życie, nie mając u fundamentu swoich działań na co dzień w ogóle, poczynań do szerzenia Królestwa. Po co jest rodzina? To, że nam się podoba rozwój rodziny, to, że w ogóle mamy zadane od Boga, żeby się tak rozmnażać na tej ziemi, tak? No ale po co ona jest? Ona ma być na wzór i po to, żeby szerzyć też Królestwo swoimi prawidłami. Izak wie, że jak boli, to się nakłada ręce, tak? Izak takie rzeczy wie. Izak, mój syn, 4-letni. Bo on wyrasta w tym miejscu i co on robi? On już w tej swojej mentalności szerzy Królestwo, ale co? Ja, zakładając rodzinę, mam mentalność taką, że robię to po to, żeby szerzyć Królestwo. Czym jest dla mnie szerzenie Królestwa? Szerzenie Królestwa to jest dla mnie coś takiego, że jeżeli ten świat jest w ciemności, a we mnie pokazała się jasność, we mnie w ogóle zajaśniała jasność, zajaśniała oblicze Pańskie. Agata czasami tak sobie przyśmiewczo mówi, niech zajaśnie na to oblicze Pańskie. To jest takie, no, religijne stwierdzenie dosyć. To ja wiem, że jeżeli ja chodzę w prawidłach tego Królestwa, w zasadach tego Królestwa, jeżeli ja chodzę w ogóle w tym, w prawdzie, tak, to tam, gdzie ja jestem i to, co ja tworzę, bo małżeństwo tworzę, rodzinę tworzę, to tam też ma wpływ ta światłość. Więc my jesteśmy jak te pochodnie, tak? Które rzucają światłość, jesteśmy światłością świata. Są na ziemi, światłością świata, tak? I my rozświetlamy te wszystkie rzeczy, więc wszystko, co my robimy, musi być zbudowane na prawdzie, tak? Bo tu nie chodzi nawet... Ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj trochę skupienie zmienili już z tego ego, że to ja chodzę w prawdzie, ja mam decydować o tym. Nie, żebyśmy swoje skupienie zmienili na to, że tak naprawdę to my jesteśmy częścią czegoś większego. Tak naprawdę to my jesteśmy częścią ciała Chrystusowego. Tak naprawdę to nasze skupienie to jest tak zwany Kościół i w tym miejscu też chciałbym odreligijnić słowo Kościół. Bo Kościół to nie jest spotkanie się, Kościół to nie jest tak ta sala, Kościół to nie jest w ogóle jakikolwiek inny budynek, nie? Kościół to są ludzie i w związku z nimi my w swoim życiu musimy kooperować. Dlaczego? Bo dlatego, jeżeli na przykład ty jesteś ręką, a ktoś jest łokciem, to jeżeli nie będziesz ze sobą kooperował, a jesteśmy organizmem, no to jest jakiś problem, tak? To znaczy, że ty na pewno nie wejdziesz w miejsce swoich butów, ty na pewno nie wejdziesz w miejsce swojego błogosławieństwa, ty na pewno nie wejdziesz w miejsce szczęścia, jeżeli ty nie będziesz kooperował z Kościołem. I tu już jest mega rzecz, w której my musimy w ogóle całkowicie zmienić nasze myślenie. Bo często nam się wydaje, tak jakby patrząc ze starego myślenia, jak ja na przykład do Kościoła katolickiego chodziłem, no ja przychodzę do Kościoła, nie? Pobyć z Kościołem, nie? A nie miałem nawet wtedy tego. Ja przyszedłem po prostu odbędzić jakąś nabożeństwo po prostu, nie? Ale teraz, nie? Ja nie przychodzę do kościoła, ja nie przychodzę do ludzi, nie przychodzę na nabożeństwo, ale jeżeli my tutaj przychodzimy, my tutaj robimy jakieś zajście, jakieś działania religijne, ale dlaczego my je robimy? My je robimy dlatego, że my wiemy, jaka wartość i jaka potencjał duchowy idzie za tym, co my tu robimy. Mieliśmy wspaniałe uwielbienie, dwugodzinne, nie było religijne. Nie było religijne, tak, bo było żywe, było w ogóle inspirowane cały czas z serca, nie będę też używał, Duchem Świętym prowadzone, ale było cały czas i leciały rzeczy, które myślę, że każdego naprawdę pobudziły. Pobudziły wewnętrznie. Nie zmotywowało, bo motywacje są na pułapie duszy. A inspiracja jest duchowa, motywacja jest chwilowa, a inspiracja wierzy, że ona się zajmuje w duchu i ona zmienia po prostu nas. Zmienia nas. I ona doprowadza nas do miejsca, że jeżeli coś się kończy, zaczyna się ta inspiracja, my już jesteśmy w innym miejscu. Więc Kościół jest powołany do takich rzeczy,
żeby być razem i robić rzeczy, które są duchowe, które wywierają wpływ duchowy. Tak samo ewangelizacje. Jeżeli są kościoły, jeżeli takie są, idą, żeby zrobić ewangelizację. I oni mają zamysł, że oni idą spełnić wolę Boga po to, żeby wyjść na ewangelizację, bo tak Pan Jezus Chrystus powiedział, że idźcie i głoście, to tak, to jest amen religia. Ale jeżeli są kościoły, które mają w sercu rzucanie światła, które mają w sercu, żeby przepływ energii, przepływ w ogóle wody rzeki życia był wychodził z rąk, tak jak Grzesiu powiedział, jemu same ręce wyskakują. Wiesz, siedmiu wspaniałe. Jemu same ręce wyskakują, żeby kłaść, nie? Ja pamiętam też kiedyś na Węgrzech, ktoś do mnie przychodzi, to już tak naprawdę, wyłącza się nagle takie coś, że ty wiesz, że ty masz dla niego serce, tak, a skoro ty masz dla niego serce, to wszystko, co mu jesteś w stanie dać, nie? To tak naprawdę to moc życia, nie? Więc tak, a wiesz, że życie przepływa przez twoje ręce, bo masz doświadczenie i uwolnienia, i uzdrawienia, więc ty od razu, dobra, wiesz, tak, dobra, już nic nie mów, nie? Ale kształtujemy naszą duszę i wiemy, że tak naprawdę, o ile żeśmy się sami pchali do ludzi, często był mur i tak naprawdę to my musimy być otwarci na to, co ludzie potrzebują, a nie na to, co z czym my tak przychodzimy do ludzi. Ale wracając do tego, więc jeżeli Kościół jest bytem duchowym, tak, to my musimy, jeżeli prawda w ogóle jest duchowa, bo Bóg jest prawdą, a Bóg jest duchem, więc to jest rzeczywistość Chrystusowa. To jest rzeczywistość Chrystusowa i oni muszą razem współpracować, tak? Tak samo jak wiemy na przykład, że jakieś, nie wiem, jeżeli pasowało nam prawo siewu i zbioru, tak? Że jeżeli będziemy siać w życie, to będziemy zbierać życie. Jeżeli będziemy inwestować pieniądze, to będziemy zarabiać pieniądze, tak? Jeżeli to nam pasowało, to to jest ta sama zasada. To jest na tym samym pułapie. To też jest życie. Potrzebujemy my, czy tam w ogóle ktoś, kto to słucha, potrzebujemy wiedzieć, że życie i przepływ życia jest wśród Kościoła, wśród ludzi w Kościele. Przepływ błogosławieństwa jest wśród ludzi w Kościele. I tak naprawdę, bo to nie chodzi nawet o pieniądze, to nie chodzi nawet o różne takie rzeczy materialne, które mamy tutaj na ziemi. To są jakieś pochody, które one tak mają mieć miejsce. Ale czego nam brakuje na co dzień? Nam brakuje na co dzień, jakbyś teraz powiedział, jestem w Chrystusie. Tak, jestem w Chrystusie. Nam brakuje pasji często, nam brakuje przepływu. Nam brakuje różnych rzeczy, nudy, odwaga. Wiesz, ktoś powie, nuda, lenistwo, odwaga. Ale jeżeli się spotkają ludzie, którzy są w ogóle ugruntowani w prawdzie, to tak naprawdę to ta odwaga będzie wymodlona i wymuszana w ogóle. Będzie wymuszana. Bo wiecie, żeby wiele ludzi stawia przed jakimś elementem lękowym, bo mówisz o odwadze w swoim życiu. To w ogóle ze starego życia prostą sytuacją jest taką, że jeżeli na przykład na siłownię idziesz, to we dwóch się idzie łatwiej niż samemu. W ogóle idziesz na ewangelizację, we dwóch się idzie łatwiej niż samemu. No ale na łatwiznę pójdę, we dwóch łatwiej idzie niż samemu. Nie, to nie jest łatwizna. To chodzi o to, że wy się zasilacie. To są jak dwa wzajemnie zasilające się stawy. I kiedy dwie osoby razem wychodzą, to nie dość, że namaszczenie jest bardziej spotęgowane, to drugie dla duszy jest raźniej. Bo to, że dla duszy jest raźniej, to teraz nie mam przygotowanego cytatu, ale z Księgi Salomona, można sobie znaleźć, a to, że namaszczenie jest większe, gdzie jeden pije tysiąc, a dwóch 10 000, tak? Jest różnica, tak? I teraz, okej, ale my mówimy tak, można powiedzieć, zamknąć się w religijnym punkcie, że na ewangelizację, na spotkanie, na modlitwę wstawienniczą, tak to razem zrobimy. Ale czemu nie na przykład nie iść pieniądze zarabiać razem? Czemu nie iść w ogóle spotkać się dwoma rodzinami i pogadać o rzeczach w ogóle, jak prowadzić rodzinę? Czemu w ogóle, dlaczego szukamy też często takich rzeczy w ogóle gdzieś poza Kościołem, jak one są w Kościele? Bardzo mi się spodobało kiedyś, ja w ogóle uznałem, bo ludzie czasami szukają kościołów, ludzie szukają czasami, gdzie jest ich miejsce, ludzie szukają na przykład prowadzenia, ludzie szukają służby, ludzie szukają też różnych rzeczy, żeby ktoś mi coś powiedział, nie? Ja kiedy też narodziłem się na nowo, ja też byłem taki, może niekomfortowy dla mojej duszy sytuacji, bo z Tomkiem to na początku wszystko było mega niekomfortowe, ale ja sobie też uświadomiłem, dobra, Tomek mi nie pasuje, nie, mojej duszy. Później na przykład Artura spotykam, Artur mi nie pasuje mojej duszy, nie? Dużo ludzi mi w ogóle nie pasowało mojej duszy, bo moja dusza była taka mega poukładana, wiecie, ja byłem taki sztywny, wiesz, wiecie, katolik, nie, i okej. Ale ja doszedłem do wniosku, że okej, nie miałem życia, widzę tu życie. Duszewnie mi to nie pasuje w ogóle, nie? Ale ja się decyduję, że ja sam to przerobię. Ja sam sobie muszę odpowiedzieć na te pytania. Ja sam muszę sobie sprawdzić, nie? Co tak naprawdę we mnie gra. I to, z czym oni mnie zastawiają,
tym kościele, nie? Czy to w ogóle jest coś, co we mnie gra? Czy to w ogóle we mnie gra, czy to nie gra we mnie? Bo jeżeli oni mówią prawdę, a to we mnie nie gra, no to... To jest Chrystus Panem, czy nie jest Panem? I ja na tym bazowałam przez pierwsze lata. I ja jestem Bogu dziękuję i Tomkowi, i Arturowi za tamten czas, że ja nienawidziłem często relacji z nimi. Ale on coś powiedział, ja... Okej, ale w domu do pisma później bezpośrednio tak jakby z Bogiem face to face. No tak. No to amen. Skoro on tak gada, to ja tak robię. Bo jest Kościół. Ciało Chrystusa na ziemi. I ktoś powie o zależności od człowieka. No, dla mnie to... Dla mnie jest na przykład żałosne podejście do zależności od człowieka, bo na przykład dużo osób zarzuca na przykład... ja też nie chciałem poruszać teraz tego tematu, ale dużo ludzi zarzucało, nie wiem, różnym ludziom za mordy, to mam na myśli, że ktoś, nie wiem, bierze, jest pastor, tak, i on mówi to, i ty masz to robić, ty masz tam to robić. Ale ja na przykład, ja brałem też odpowiedzialność od samego początku na siebie. Odpowiedzialność za moje działania. I nawet jak mi ktoś coś mówił, to ja szukałem, czy jest to prawda. I ja ponosiłem konsekwencje często. Ja często czegoś nie rozumiałem. Bo to, czy coś jest prawda, czy coś nie jest prawda, nie? To jest zasadnicza rzecz. Czy ty coś rozumiesz, czy czegoś nie rozumiesz, to jest druga rzecz. Ja naprawdę wiele rzeczy nie rozumiałem, a robiłem. Dlaczego? Tylko dlatego, że widziałem to w piśmie, że to jest prawda. I cieszę się. I cieszę się, że to robiłem. Bo jak już wcześniej powiedziałam, prawda jest nieemocjonalna i niezwiązana z emocjami. I tak naprawdę, im bardziej się rozwijasz duchowo, im bardziej się stajesz człowiekiem duchowym, tym mniej jest ci przyjemnie. Na początku, później uważam tak samo. Im bardziej człowiekowi, im bardziej wywiera się wpływ prawdy Bożej na duszę człowieka, im bardziej przemienia się ten charakter, przemienia się serce, tym jest ciężej emocjonalnie. Ale jednocześnie wychodzisz po zwycięskiej bitwie i łup z tej bitwy jest twój. Bo to jest obietnica błogosławieństwa, które mamy z każdej bitwy. My bitwy tworzymy na pułapie naszej duszy. Ale później łup zbieramy. Jeżeli szatan cię w czymś tam ograbywał, tak, to on ci musi oddać to dopiero po wygranej bitwie. To, co ci zabrał. Siedem razy, dwa razy, czy siedem. To zależy od sytuacji, od twojej wiary. Ale idąc dalej, na co wpływa Kościół? No Kościół ma wpływać na wszystko, tak jak powiedziałam wszędzie. Kościół ma wpływać na wszystko, ale idąc głębiej, na co wpływa Kościół? Na to, na co my chcemy wpływać, bo Kościół to są ludzie. I to jest ważna rzecz. Kiedyś powiedziałam, że mi zależy na tym, żeby Kościół był silny. Weronika się mnie zapytała, a co to znaczy silny Kościół? No to jest taki, który wybiera wpływ. Bo jeżeli mamy silnych ludzi tutaj, czyli jeżeli ludzie są ugruntowani na prawdzie, to oni wybierają wpływ. Nie chodzi mi teraz o to, co to znaczy wybierać. Wpływ jest wtedy, kiedy człowiek jest silny, jest obok niego człowiek słaby, a z natury powinno być tak, że jeżeli Duch Święty jest w tobie, a w kimś innym jest nie Duch Święty, to ty jesteś silny, a ktoś jest słaby i ty naturalnie powinieneś wywierać wpływ. Dlaczego? No bo takie są prawa natury w ogóle. Że to ten silny wywiera wpływ na słabego. I o to Bogu chodziło, żeby był silny Kościół i żeby wywiera wpływ na słaby świat. Dlaczego? Żeby ludzie doświadczali błogosławieństwa tego rodzaju. Ale jest to oparte o nas indywidualnie. I wracając do zeszłego tygodnia, to my musimy sobie zdać sprawę, czy to co... Bo ja to ostatnimi czasy mocno przeżywałem. I my sobie dalej z Agatą... Dokończę zdanie. Czy my, to co my robimy na co dzień, czy jest oparte o szerzenie Królestwa? Czy jest oparte z motywem o wpływ? Czy wychowywanie dzieci jest oparte o szerzenie Królestwa? Bo my nie możemy zostać zawinięci przez diabła na pułapie takim, że my, to co my, to jakie plany mamy teraz dzisiaj w życiu, to jakie plany my teraz mamy w tym momencie, to one są dobre, jeżeli nie są oparte o Królestwo, bo później te plany będą dla nas trupiarnią i będą nas obciążać, żeby pójść do przodu. Dlaczego? Bo jeżeli te plany są oparte o Królestwo, to wszystko inne będzie ci dodane. Rozumiecie?
jeżeli tak jakby nawet zakup domu, tak, czy w ogóle różne rzeczy, jeżeli robię to, bo to, ma mi służyć i ludziom w poszerzaniu wpływu, tak, to ten dom, on nie będzie trupiawym. Jeżeli on nie ma takiego fundamentu, jeżeli moja decyzja nie ma takiego fundamentu, że mam wywierać wpływ, to będzie trupiarnia później. On będzie ciężki, te decyzje, które my podejmiemy, one będą ciężkie, będziemy musieli je dźwigać i później nie wiadomo, gdzie je będzie trzeba wsadzić, bo jeżeli my chodzimy z Duchem Świętym, bo jeżeli my chcemy się rozwijać w wpływie, bo jeżeli my chcemy być uczniami i chcemy być posłuszni, no to będziemy szli dalej. A rzeczy, które nie były z nami, czyli nie były ku naszemu myśleniu, to często są materialne rzeczy, ale nie były zgodne z naszym myśleniem, miały inny zamysł, tak? No to one będą odpadać. I będzie problem. Ja chciałem dzisiaj tak głównie mówić o skupieniu, bo to skupienie jest dla nas mega ważne. Ja przez ostatni tydzień sobie puściłem, to dla mnie jest teraz łatwiej o tym powiedzieć. Ale do czego dążę? Bo ważne jest, żebyśmy wyeliminowali rzeczy z naszego życia, te, które są martwotą. Ludzie mówią, mają zamieszanie w swojej głowie. Ludzie mówią, Agata Cerońska ostatnio nagrywa taki cykl na swoim kanale, włącz myślenie. My często mamy ciężko włączyć myślenie. Dlaczego? Bo masę rzeczy mamy do roboty. Ale to jest nieprawda. To jest nieprawda, że mamy masę rzeczy do roboty. Jak człowiek zaczyna puścić, to nagle, ja ostatnio słyszałem takie hasło, świat powalnia. I nagle się okazuje, że ty dopiero wtedy zaczynasz rozróżniać, co ma sens, a co nie ma sensu. Ty zaczynasz widzieć, co tak naprawdę jest wartościowe, a co nie jest wartościowe. Na co w ogóle, jak ty zaczynasz widzieć, że ty masz jakieś w ogóle, masz jakąś baterię, można powiedzieć, swoją, i ona się może wyładować, to ty nagle zaczynasz rozgraniczać, na co warto przeznaczyć tę baterię, a na co nie warto przeznaczyć tę baterię. I automatycznie... Baterie. I automatycznie w twojej głowie zaczyna się robić wartościowanie. Już nie wszystko jest tak samo wartościowe. Ale zaczyna się robić w twojej głowie to, że jedne rzeczy są wartościowe i w jednych chcesz się rozwijać, a w innych się nie chcesz angażować i się nie chcesz rozwijać. To jest mega, mega fajne. Ja nie mówię, że tego jest potrzebny post. Czasami jest potrzebny post, jak już człowiek jest taki w miejscu w ogóle, że jest w całkowicie chaosie swoim życiowym, ale uważam, że takie wstrzemięźliwe życie, o którym mówi Biblia, to jest bardzo dobra rzecz, żeby sobie ważyć. Ale żeby do tego dojść, no to trzeba zacząć od tego postu, tego właśnie czasami. No ale wracam do tego, że my, jeżeli my zaczniemy fundamentalnie patrzeć na rzeczy, które są uszerzeniem królestwa, to nagle się okazuje, że kupę tych rzeczy nie będziemy musieli robić w naszym życiu, a te rzeczy, które już mamy, to wystarczy pogłębiać. Bo skupienie, bo my kościołem wychodzimy z miejsca młodzieństwa, takiej młodzieżówki, mógłbym powiedzieć, to miejsca dorosłości. I kościołem szeroko rozumianym, ale oczywiście każda wspólnota jest też w innym miejscu, można powiedzieć w różnych miejscach, ale chciałbym, żeby też nasza wspólnota weszła w miejsce takiej dojrzałości, bo dojrzały człowiek to jest taki, który nadaje wartość tym rzeczom, którym powinien nadać. Jeżeli my nadajemy wartość kościołowi, jako bytowi duchowemu, który wywiera wpływ, to nasze życie się zaczyna przewartościowywać i automatycznie to, o co żeśmy walczyli już tyle czasu i to nie wychodziło, zaczynamy się dyscyplinować. Momentalnie połowa naszego życia, można powiedzieć, może odpaść. Masa rzeczy się z tym zgrywa. Zgrywa się też ostatnio nawet konferencja, w której żeśmy usłyszeli swoje imiona. Znaczy, można powiedzieć, każdy przesadził z tym słowem. Ale każdy też jest już teraz na tym etapie, że wie, kim jest w Chrystusie. Wie, jakim został stworzony. Wie też, do czego jest w ogóle, jaka jest jego charakterystyka, jaka jest jego osobowość. I te rzeczy, które nie są z tym zgodne, one muszą podpadać. Nagle się okazuje, że ta twoja osobowość, ona nie jest taka szeroka, jak to, za co się brałeś w swoim życiu. Nagle się okazuje, że w swoim życiu być może brałeś się za wiele rzeczy, a może mało tego, miałeś takie fobie, można powiedzieć, że ty się nie zajmujesz tym, czym powinieneś się zajmować w swoim życiu, bo ja jeszcze powinienem się tyloma rzeczami zajmować, a ja dopiero jestem tutaj. A jeszcze tyle rzeczy przede mną, a do tylu rzeczy mnie jeszcze Pan powołał, jeszcze w ogóle tyle jeszcze nie zrobiłem rzeczy,
że jest katastrofa, ale nagle się okazuje, że jednak ta twoja osobowość, ona jest bardzo wąska. Można powiedzieć. Tak jak ten część w ciele Chrystusa. Jeśli jesteś ręką, to jesteś od łapania, odtrzymania i to wszystko. I to wszystko. Byłem na modlitwie w Stawienicze w Kościele Mocy wczoraj i przeszyłem je taki wzrok. Duch Święty to bardzo mocno na mnie podkreślił. Wiecie, co tam jest wspaniałego w Kościele Mocy? Oprócz pewnie tego, co powiem, jest jeszcze wiele rzeczy fajnych, ale stoję sobie już, zaczyna się modlitwa. Czy to tak było, że zaczęło się od tego, że było nagranie, Artur ten, i później mówi, dobra, zaczynamy modlitwę Stawienicze. I tam jest może 10 osób, które są odpowiedzialne za całą obszar. Zespół, na to 4-5 osób. Jedna osoba za nagrywanie live'a, jedna tego, jedna tamtego. Wiecie, różne osoby. O co chodzi? To są osoby, które wiedzą, co robią. To są osoby, które wiedzą, za co są odpowiedzialne. I efektywność w kościele polega na tym, że każdy wie, co ma robić. I po prostu jest, przystępujemy do jakiegoś działania. To jest pstryk. Dobra, zaczynamy uwielbienie. To jest dups, nagle ludzie się rozchodzą, że ten robi to, ten robi to, ten robi to, ten robi to. Wiesz, nie ty to, nie ty to, nie ty to. Nagle każdy wie, co ma robić i każdy to robi. I na to polega na Kościół efektywny. Że on wie tą jedną rzecz, którą ma robić, tą jedną rzecz, i on się rozwija przez całe swoje życie w tej jednej rzeczy. Przez całe swoje życie, przez dany etap życia w tej jednej rzeczy. No dla przykładu mamy Przemka, tak? Który oprócz organów, ma jeszcze jakieś organy, ma jeszcze jakąś gitarę, ja mam jeszcze to, ale on jest odpowiedzialny za w ogóle za tło, na przykład w uwielbieniu, no gra na tym, ale ma jedne organy, drugie, trzecie, czwarte, on się rozwinął w organach. Ja tak mówię teraz nieprofesjonalnie, ale rozwinął się w tym, ma to do perfekcji w ogóle, ma już jakieś takie efekty, to, tamto, masa rzeczy, ma mikrofon, wiecie, w tym jednej rzeczy. Jest osoba, która się zajmuje sprzętem tak jakby nagłośnieniowym, nie? Ja mówię teraz o takich prozaicznych rzeczach. Tutaj nie chodzi o to, żeby tak się znalazła u nas, bo tam jest kościół inny, tu jest kościół inny. Dwie bajki, można powiedzieć. Duchowo nie, ale dwie bajki w praktyce. Zupełnie inne. My jesteśmy tutaj w zupełnie innym miejscu. Ja chcę tylko pokazać, nie? Że każdy wie w duchu, w kim jest, nie? I teraz w praktyce musi się na tym skupić. Na tym skupić. Wydaje nam się często wydaje w życiu naszym, że nie, to nam nie do końca, że to się nam gryzie z inną praktyką życia, której nie mogę puścić. Ale to jest akurat miejsce, jeżeli ty puścisz tą praktykę, to otworzmy to, ja to próbowałem na uwielbieniu, zrobić się przestrzeń na kolejną, na jakiś dużo większy etap życia, niż ci się mogło wydawać wcześniej. Jeżeli puścisz tą jakąś rzecz, która jest nie... Nie zgrywa się z Królestwem, nie zgrywa się w służbie w Królestwie, nie zgrywa się w służbie, nie wiem, wpływu na w ogóle zgodnie z twoją osobą. Jeżeli ty tą rzecz puścisz, bo jest martwota, to zrobi się przestrzeń. Albo te rzeczy, które już były, one się poszerzą, powiększą, tak? Bo nie ma, w świecie duchowym nie ma próżni. Nie ma czegoś takiego jak próżnia. Te rzeczy, które już były, się poszerzą. Na przykład, jeżeli, dajmy na to, nie wiem, jak na przykład, gdybyś się opiekowała dwoma rodzinami, nie? W ciągu 24 godzin, nie? No to w momencie, kiedy się zaczynasz opiekować jedną rodziną w ciągu 24 godzin, to taki wzrost ma, tak, ta opieka nad jedną rodziną, rozumiecie? Bo dużo więcej rzeczy możesz zrobić w ogóle w tej jednej dziedzinie. I dorosłość polega na tym, że ono planuje i się rozwija w jednej dziedzinie. W ogóle dorosłość polega na tym, że człowiek się zawęża jednocześnie i się staje specjalistą w jakiejś dziedzinie. Specjalistą w jakiejś dziedzinie. I dyscyplina jest wynikiem chęci rozwoju w tej dyscyplinie, w tej dziedzinie. Chęć rozwoju bierze się ze świadomości bycia częścią przedsięwzięcia. Tak bym to chciał zamknąć. Taki jesteśmy świadomi w duchu bycia Kościołem, czyli jednym organizmem, tak? Każdy z nas jest kimś, jakimś kimś. I przychodzi moment, już uważam, nadszedł, przychodzi Królestwo, już tam nastało, że muszą odpaść te rzeczy, które one były podejmowane w oparciu o to, żeby jakoś to było kiedyś, w oparciu o standardy, które nam być może rodzice w ogóle wytyczyli kiedyś. Albo środowisko, w którym żeśmy się gdzieś tam wychowywali, albo w którym żeśmy w ostatnim czasie w ogóle wzrastali.
Jest moment, że jestem tu i tu i na to się poświęcam, bo tak to musi działać. Jeżeli jest armia, to każdy w tej armii wie, za co jest odpowiedzialny. Ja nie lubię wchodzić w miejsce armii, bo przez długi czas w zespole apostolskim, żeśmy się w ogóle porównywali do armii. Ludzie często w związku ze swoimi deficytami jakiejś duszy źle też zaczęli pojmować tę armię. Bo tak naprawdę to armia wynika z rodziny. Najpierw jest rodzina. Kiedyś w starych czasach było tak, że jest rodzina, jest społeczeństwo, oni żyją razem, ale przychodzi agresor, to oni się jednoczą i walczą, tak? Rozumiem. To nie jest tak, że jest najpierw armia, później jest rodzina, ale najpierw jest rodzina, później jest armia. Ale żeby robić ten wpływ, żeby wywierać wpływ, to my musimy z tej rodziny zacząć stać się armią. Ale żeby stać się armią, to każdy musi kimś być. A my wiemy, kim jesteśmy. My już jesteśmy w miejscu, że wiemy, kim jesteśmy. Jeżeli nie wiesz, kim jesteś, to spójrz na królestwo, spójrz na wspólnotę i spójrz, co byś chciał tam w ogóle zmienić. Bo ty jesteś, bo ty masz w swoim duchu, ty masz wewnątrz siebie w ogóle odpowiedź, co masz zmienić. Co możesz zmienić w ogóle tam. Widzisz różne problemy i ty jesteś tym odpowiedzią, żeby tam zacząć działać. Im mniej ludzi jest, to teraz to jest więcej rzeczy do roboty, ale im więcej jest ludzi, to później człowiek się coraz bardziej zawęża. Więc tak, jest świadomość wielkiego przedsięwzięcia Kościoła. Wielkie posłannictwo to nie dotyczy się... Wiecie, w ogóle często patrzymy, Jezus idzie do nieba, tak i mówi i wydaje te swoje orędzie wielkiego posłannictwa. I apostołowie usłyszeli i ludzie teraz w ogóle świat, jestem już w takim religijnym w ogóle państwie, w którym teraz są apostołowie, to są pojedyncze osoby, albo że czas apostołów już przeminął, albo że już nie ma urzędów apostolskich, albo w ogóle, że tam w ogóle... Ale to wszystko się tyczy pojedynczych osób. Bo ego zżera. I ludzie, którzy są nienarodzeni na nowo, ci w kościele, w religijni, wszyscy mówią tak indywidualnie, nie? Ale tam było posłannictwo do ówczesnego kościoła. Okej, oni za chwilę zostali na Duchu Świętym, tak? Ale to byli ci jego uczniowie. Z kamery są lepiej. Gdzie się zasnął, dobra. Zmieściłeś się. Nie, żartuję. Ale Jezus to powiedział kościołowi. To oni mają wybierać wpływ. Oni. Tam nie było tam, że wiecie, to nie było tak, że było tych 11 apostołów, tak? Bo tam już Judasza nie było, później był Maciek, nie? Ale to nie było tak, że było oni i oni mieli wywierać wpływ, ale później tych 700, którzy byli tam u góry, później na tym 700, nie? Wszystkich czy tam 100 iluś, nie? Później, którzy się zaczęli rozwijać, to oni już nie mieli wywierać wpływ. No bo jak żeśmy powiedzieli wcześniej, już od rodziny, od założenia rodziny się wywiera wpływ. Jesteśmy młodą wspólnotą. Mi bardzo zależy, żebyśmy byli czystą wspólnotą. I bardzo mi zależy, że jeżeli idziemy do przodu, a idziemy do przodu, to żebyśmy czysto nasze życie bez trupiarni prowadzili. I żebyśmy naprawdę też podejmowali takie diametralne decyzje, w tym, że jeżeli coś przez długi czas było nie robione w oparciu o w ogóle o szerzenie królestwa, to albo trzeba to zweryfikować, czy to jest poszerzenie królestwa, nie? I czy to daje efekt taki, bo wiecie, tak jakbym powiedział na przykład, że kupiłem samochód nowy do szerzenia królestwa, nie? Jak ja nie przeżę królestwa, może powiedzieć. Rozumiesz? Nie naciągajmy niektórych rzeczy, nie? Nie ma co naciągać. Wiecie, ja mogę nim przeżyć królestwo, nie? Bo mogę jeździć teraz w ogóle nie ten, ale ja tego nie robię. Czyli co? Motyw był dopiąty. Czyli co mógł do dupy? Taki jest fakt, nie? Jakbym chciał przeżyć królestwo i chciałbym ten, to bym kupił zupełnie inny samochód. Bym kupił tego busa. Nie ma się co w ogóle... Nie naciągajmy rzeczy. Po prostu. Rozumiem. Nie. Jest coś, co daje... Jest fajnie, że jest samochód. Fajnie, że on jest, nie? No fajnie. Fajnie wygląda, fajnie się prezentuje, tak, żeby ludzie widzieli i widzą, że Bóg go błogosławi, nie? No, ale ty wiesz, tak, jakby, czy to daje wymierny efekt taki, jakbyś chciał. Bo mógłbyś kupić inny samochód, nie? I to by dał wymierny efekt. Ale kupiłeś taki, nie? Słaby. A mógłbyś kupić inny, dałoby wtedy wymierny efekt. Ja wiedziałem, że miałem busa kupić, ale kupiłem to. Pokazuję wam na tym przykładzie, że nie naciągamy rzeczy. Nie naciągamy. Nie powiemy, że na przykład, nie wiem, mam coś tam teraz w moim życiu, poświęcam na to czas i dobra, nie myślałem, jak się za to brałem, nie myślałem o tym, że w ten sposób mam szerzyć królestwo, no ale w sumie daje mi to jakieś profity. No nie, no.
to ci daje wymierne profity. Bo jak nie, to zaczęło się z tym zdarzyć. Nie mówię teraz, że teraz trzeba wszystko, wiecie, ucinać i jest koniec, nie? Chodzi mi o to, że kolejne rzeczy, w które wchodzimy, podejmujemy decyzję zgodnie z tym. A jeżeli widzisz, że coś ci już śmierdzi, nie? No to trzeba to odciąć. To jest też jakby kwestia serca każdego z nas. Na ile ktoś chce się w ogóle iść do przodu szybciej. Bo im bardziej będziemy odcinać te rzeczy, które one nam nie dają tych wymiernych profitów, tym bardziej też będziemy się rozwijać. A w związku z tym będziemy szli do przodu szybciej. Więc tak, mamy świadomość większego przedsięwzięcia. Z tego wynika, jeżeli mamy świadomość wielkiego przedsięwzięcia, to już mamy chęć rozwoju, bo my chcemy się w to zaangażować. Jak idziesz z kumplami, nie wiem, grać w piłkę, nie? To mać musicie wygrać mecz, nie? No to wiesz, to nie jest tak, dobra, to wy se grajcie, nie? Kto idzie grać w piłkę i mówi, że ja znam takich ludzi ogólnie, ale kto idzie grać w piłkę i wchodzi na boisko, nie? I mówi, dobra, to grajcie se, a jak będziecie chcieli, to podajcie piłkę, nie? No bez sensu. Ale są tacy ludzie, nie? Że są, nie? Nie, no jak idziecie wygrać mecz, no to ja zawsze z językiem wywieszonym, wiesz, biegałem, żeby dać siebie jak najwięcej, nie? No to nie chodzi o to, żeby ja chciałem dać siebie jak najwięcej, żeby oni mieli, ale ja miałam mentalność większego przedsięwzięcia, nie? Tu mi, tak szczerze, to mi nie zależało na tych ludziach. Mam na myśli z tej perspektywy, że ja im teraz coś swoją osobą dam. Bo uważam, że to też nie powinna być motywacja nawet chrześcijan. To nie powinna być, bo ty i tak będziesz dawał. Ty i tak będziesz dawał. Jeżeli ty masz skupienie na innych ludziach, to będziesz czerpał więcej z nich, jak z mentalności, jak z ducha. A ty powinieneś czerpać z ducha, żeby dawać innym ludziom też. Więc ważniejsze jest, żebyś się skupił na tym, że jest większe przedsięwzięcie, do którego zostałeś powołany. I to będzie motywować ciebie do rozwoju. Jeżeli będziesz chciał się rozwijać już, no to w tym się też to ty się wtedy odnajdziesz. Będziesz chciał się odwijać w tym przedsięwzięciu i będziesz wiedział, gdzie ty się możesz dołożyć w tym przedsięwzięciu. No a później to, co tak najbardziej u nas przez ostatni okres i wierzę, że to się kończy kulało, to zdyscyplinowanie się w tym temacie. I uważam, że to dlatego kulało. No, dlatego, że to, co powiedziałem przez ostatnie 15 minut, to czytałem wiedzę. Bo nie było wizji większej, nie było patrzenia i nie było podejścia tak jakby swojego życia, że to życie jednak poświęcone na królestwo. Bo tutaj było, że jednak trochę ja, a trochę królestwo. Ja buduję swoje życie, a królestwo to takie przy okazji. Ale ty jesteś w Bogu. Dawid powiedział dzisiaj, no my jesteśmy w Bogu, nie? Tak, Bóg jest wszechbytem, bo wszystko jest w Nim, jest napisane, tak? Wszystko jest w Nim. Nie może być to jakaś postać na tronie, tak? Bo wtedy wszystko, co jest poza tym tronem i poza tą postacią, to jest już w Nim. Rozumiem? To logiczne, włączamy się w tej teorii. Więc dyscyplinowanie się polega na tym, że wyszczuplamy się do jakiegoś jednego działania, do dwóch ewentualnie, tak? W cudzysłowie mówię, tam indywidualnie, ale nie 3, 4, 10, nie? I ta nasza codzienność jest przekierowana na to. Codzienność. Nie, że ja swoje życie teraz poświęcam na to. Nasza codzienność jest przekierowana na to. I tu nie chodzi o to, że ty musisz codziennie robić to samo. Tu chodzi o to, że te twoje skupienie jest skierowane na to. Bo twoje skupienie to jest twoja modlitwa. Pamiętacie? Modlitwa, skupienie. To jest to samo. To na czym się skupiasz, tym się rozwijasz. Jeżeli ty się modlisz do czegoś, to tym się rozwijasz. I ty szukasz w tym prawdy, w tym rozwoju. Bo wiesz, że tylko prawda ci daje życie. I ty tam angażujesz Ducha Świętego i ty się w tym temacie rozwijasz. I to musi dać efekt w postaci wybierania wpływu. Widzicie, jakie w ogóle owoce są z ewangelizacji, które Grzesiek robi. Bomba sprawna. Znaczy Grzesiek robi, ja mówię jako lider. A że lider zbiera się z tych laury, to... Oczywiście. Zawsze być takim liderem. Podaj. Zawsze być takim liderem. Dobrze. To ten. To z mojej strony myślę, że tyle.